Cześć moi drodzy, to jest Maciej, kanał Dobra pamięć. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z wami na temat koncentracji, jak się skoncentrować przy nauce, no bo wchodzimy w nowy rok szkolny i myślę, że jest to ważne pytanie. Otrzymuję na moją skrzynkę takie pytanie jak jak się lepiej koncentrować po prostu. I uważam, że to jest ważna kwestia, dlaczego ważna? Z tego tytułu, że koncentracja właściwie idzie w parze z, z pamięcią. Właściwie można powiedzieć, że jeżeli słabo się koncentrujemy, no to siłą rzeczy słabo będziemy zapamiętywali, nie ma innej możliwości. I większość ludzi, którzy mówią mi dzisiaj, ej, ja mam słabą pamięć, mam kiepską pamięć, nie potrafię zapamiętywać, jak robię takie małe badanie, taki mały wywiad z nimi, to po prostu szybko się okazuje, że oni nie tyle nie potrafią zapamiętywać, ile nie potrafią się koncentrować. A jak się dobrze nie koncentrujesz, no to w jaki sposób masz dobrze zapamiętywać informacje? I teraz e, chciałbym omówić taki podstawowy problem, jaki się pojawia przy okazji no, tej koncentracji, mianowicie coś, co ja nazywam dwa razy U. I dwa razy U to jest zestaw urządzenia i umysłu. E, I ja. O tym mówię w kategoriach dystraktorów, ponieważ urządzenia takie jak smartfony, oczywiście, takie jak komputery, rozpraszają naszą uwagę nieustannie. My Właściwie spacerujemy cały czas z tym prostokątem w dłoni. Jesteśmy w domu cały czas z tym prostokątem w dłoni. Ja też jestem winny, też często to robię. A co do umysłu, jako dystraktora, to często bywamy w swojej głowie. Częściej niż rzeczywistości nas otaczającej. Mój ulubiony przykład jest taki, że kiedyś, jeszcze tak powiedzmy rok temu, dwa lata temu, gdy na ulicy y, ktoś znajomy mi machał, ja byłem w stanie nie odmachać, ponieważ... Nie zauważyłem tej osoby, bo tak bardzo byłem w swoich myślach. Mimo, że ona aż pajacyki robiła mi przed moimi oczami, tak? I to mi się bardzo często zdarzało. I teraz jest pewna recepta na tego typu rzeczy. Tą receptą jest coś, o czym ja już w sumie na tym kanale dosyć um, kilka razy przynajmniej powiedziałem. Um, takie zjawisko o nazwie mindfulness. Mindfulness, można po polsku powiedzieć, że. To jest coś takiego jak uważność i uważam, że właśnie ta uważność jest, moi drodzy, lekarstwem na, na te problemy, na dwa razy U. I mindfulness jest niczym innym, jak takim skupianiem się na zmysłach. I na tu i teraz. Tak mogę to sobie w sumie streścić. Czyli, moi drodzy, gdy wstajemy rano, idziemy myć zęby to skupiamy się empirycznie zmysłami na tym, jak szczotkujemy właśnie nasze szkliwo, jak pasta nam się pienie w ustach. Całą uwagę poświęcamy na to, a nie na to, co wczoraj robiliśmy, nie na to, czym się martwimy, co nastąpi jutro, tylko i wyłącznie ten moment, czyli myję zęby, pasta dotyka mojego szliwa, szczoteczka dotyka mojego szliwa. Myję naczynia, to staram się skupić na tym, jak płyn dotyka moich rąk, jak gąbka dotyka gdzieś tam moich rąk. A idę do parku, idę do lasu, staram się skupić zapachem na tym, jak pachnie mokra trawa po deszczu. Um, spacerując staram się skupić na tym, jak na przykład jestem na plaży, to jak piasek dotyka moich stóp. Teraz właśnie wróciłem z wakacji i też staram się robić takie uważnościowe spacery, czyli być tu i teraz w w konkretnym momencie, i długoterminowa praktyka tego typu gwarantuje Wam, że przynajmniej na moim przykładzie, i też no, Mindfulness jest już szeroko znanym terminem, wielu osobom pomaga, pomoże Wam też z koncentracją, czyli będziecie w stanie umiejętniej skupiać się na jakiejś takiej wybiórczej rzeczy, bo już z automatu będziecie umieli objąć chwilę obecną, a jeżeli macie te dystraktory, typu właśnie wspomniane już dwa razy u, tak? to, to, jest, to to jest niemożliwe. To wtedy, wtedy ta wasza uwaga po prostu nie ma szans się w ogóle pojawić na takim optymalnym poziomie. I to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o, takie poprawę, o taką poprawę koncentracji. Tylko pamiętajcie właśnie, że efekty są zauważalne po jakimś czasie. To jest praktyka długoterminowa. Ponieważ ja to stosuję, no mówię, od jakiegoś dłuższego czasu i tak początkowo byłem sceptyczny, myślałem sobie, a tam skupianie się na zmysłach, co mi to da, ale zauważyłem, jak teraz świetnie potrafię skupić się na nauce, albo skupić się na tym, jak jem, albo nawet skupić się po prostu na zwyczajnym filmie, zamiast na tym, co się dzieje w moim smartfonie. Tak więc myślę, że warto to wdrożyć tak z takim nastawieniem długoterminowym. I teraz spójrzmy na kolejną rzecz. Coś takiego bardzo prostego, bardzo również sprawdzonego, mianowicie technika pomodoro. Tak sobie może oznaczmy w ten sposób, jak taki pomidorek. Pomodoro jest techniką bardzo znaną, bardzo oklepaną, a jednocześnie w tej banalności jest świetna. A polega to na tym, że gdy się na przykład uczymy, to robimy sobie takie sesje. Sesje pod tytułem na przykład pierwsza sesja to może być 25 minut nauki. I do tego powiedzmy, robimy sobie 5 minut przerwy. A, OK, druga sesja. Powtarzamy ten schemat. 25 plus 5. Trzecia sesja. Robimy sobie znowu 25 nauki i, 20, i 5 minut przerwy. No i czwarta sesja. Tutaj już możemy trochę zaszaleć. Możemy zrobić 25 plus na przykład. 30, nawet. Dlaczego nie? Taka dłuższa lunchowa przerwa. I teraz tego typu schemat, on jest bardzo skuteczny, bo przez 25 minut dużo prościej jest nam się skupić, niż jakbyśmy mieli sobie założyć, że mamy teraz do przerobienia 5 godzin materiału. 25 jest takim kąskiem czasowym, dla naszego mózgu bardziej przyjemne, tak? I po takiej sesji 5 minut przerwy na odreagowanie, jakiś tam oddech, spojrzenie w okno. Zjedzenie czegoś, cokolwiek. Potem druga sesja, taka sama, trzecia, taka sama, czwarta, już trochę dłuższa przerwa, żebyśmy mogli od tego wszystkiego odreagować. I moi drodzy, na kanale Dobra Pamięć mieliśmy takie streamy, gdzie faktycznie też student medycyny i Nikita, jako osoba, która przygotowuje się do takich studiów, a oni powiedzieli, że też z tego korzystają z dużym powodzeniem. Mają swoje takie przerobione wersje, bo to nie musi być koniecznie 25 plus 5 czy 25 plus 30. To może być na przykład 30 i 10 minut. To może być na przykład właśnie taka zremiksowana wersja 30 plus 10. Dlaczego nie? I też w czwartym przypadku znowu taka dłuższa przerwa. Jak najbardziej to jest możliwe. Możecie to dostosować pod siebie. To jest tylko taki idealny model na tej zasadzie. Też Alex Mullen jako wielokrotny mistrz zapamiętywania i student medycyny również poleca, również z tego korzystał. Sprawdza się zarówno w podejściu mnemotechnicznym, jak i takim tradycyjnym. Jakkolwiek się uczycie, ta technika Pomodoro powinna pomóc Wam się skoncentrować lepiej, tak? I w sytuacji, gdy Wasza koncentracja faktycznie będzie, moi drodzy, osiągała dobry poziom, gdy będzie Wam wzrastać koncentracja, no to oczywiście też bądźcie pewni, że są duże szanse na to, że będzie wzrastać również wasza pamięć, bo jakby to jest naturalne. Jeżeli lepiej skupiacie się na chwili obecnej, to Macie z tego dużo więcej korzyści, dużo więcej możecie zarejestrować waszym umysłem, po prostu. Moja propozycja podejścia to jest po pierwsze uważność, a po drugie takie praktyczne tipy jak technika Pomodoro. Już takie dwa kroki powinny naprawdę mocno zwiększyć wasz poziom koncentracji, co oczywiście wpłynie również na inne procesy poznawcze, czego wam oczywiście życzę. To był Maciej. Dobra pamięć, życzę Wam powodzenia w zbliżającym się roku szkolnym dla studentów, a dla uczniów szkoły średniej to już na pewno się wszystko zaczęło. Także powodzenia i do następnego odcinka. Pa pa! Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra pamięćpl